Nie boi się pan, że jest pana dzisiaj los na szali tak naprawdę, bo bardzo jednoznacznie wsparł pan premier Ewę Kopacz. Jeżeli wygra Grzegorz Schetyna, zapewne nie będzie miał litości. Nie patrzę tak na politykę, wspieram Ewę Kopacz, szanuję Grzegorza Schetynę. Obydwoje znam bardzo dawno, od dawna z nimi współpracuję i nie uważam, że jakiekolwiek wybory polityczne przekładają się na jakieś relacje osobiste. Dobrze życzę Platformie, liczę, że ten pojedynek wyborczy wzmocni Platformę, a nie ją osłabi. I myślę, że obydwoje czy inni kandydaci będą w takim duchu pracowali. Czyli myśli pan, że Grzegorz Schetyna nie będzie pan miał do pana żalu? Przecież pan był na początku jakby kojarzony właśnie z Grzegorzem Schetyną i jednak aspirujący do fotela przewodniczącego Platformy no nie wykazywał się specjalną litością w przeszłości. Współpracowałem długo z Grzegorzem Schetyną, znamy się jeszcze od NZS-u i ja uważam, że jego obraz jako takiego polityka, który jest brutalny, jest absolutnie nieprawdziwy. Bardzo dobrze nam się współpracowało w MSWiA, jeszcze wcześniej też w różnych rolach politycznych i mam tutaj takie poczucie, że miałem okazję z różnymi osobami w Platformie współpracować, z Donaldem Tuskiem, z Bronisławem Komorowskim, z Grzegorzem Schetyną, dzisiaj z Ewą Kopacz i ze wszystkimi starałem się mieć jak najlepsze relacje i wydaje mi się, że gdy zajrzeć tak w głąb Platformy, to te podziały są w rzeczywistości mniejsze niż mogłoby się wydawać przez media. Także nie sądzę, żeby jakiekolwiek decyzje, czy ktoś zagłosuje na tę czy inną osobę, miały rzutować potem na to, co się będzie działo. Mamy mnóstwo zadań w opozycji, tutaj dla każdego starczy pracy. Dbajmy o tę jedność, dbajmy o takie poczucie zespołowej pracy.